Witajcie najmilsi, zapraszam na F1 Vloga z Brazylii. No dziś mówimy znowu dużo o opcjach Roberta na przyszłość, bo było dużo pytań w tym temacie, też trochę podsumowanie. No i oczywiście najbardziej bieżące tematy, które teraz tutaj krążą w Brazylii. Siedzę tutaj gdzieś w tym brazylijskim buszu, mam nadzieję, że nic mnie nie zeżre, jak nagle zrobię coś takiego. To pamiętajcie, że zmarłem na posterunku dla Was. Jeżu, a jeżeli nikt tego nie wrzuci? No nic, miejmy nadzieję, że przynajmniej dociągnę do biura i to wyślę, to byście wiedzieli, jak ten umieram dla Was. Na razie mi tylko żrą komary, ale przechodzimy do meritum, do tego, co się dzieje. No, padło wypowiedź oficjalna szefa DTM-u, Gerharda Bergera, byłego kierowcy Formuły 1 zresztą, bardzo dobrego, o tym, że wielkie nazwiska są tutaj w agendzie, przychodzą w przyszłości do DTM-u i podał nazwisko Roberta Kubicy. Teraz więcej wskazuje na to, że faktycznie DTM jest tą kategorią, w której Robert znajdzie się w pierwszej kolejności, ale Robert dzisiaj dużo opowiadał na temat tego, co się może dziać w przyszłości. Robert jest tutaj naprawdę w dobrym nastroju i te wcześniejsze wypowiedzi, które Wam przytaczałem, któreśmy komentowali o tym, że jest jakby taka, nazwijmy to, klęska urodzaju w pewnym sensie, czyli trudny wybór, dlatego że jest co wybierać, że jest dużo opcji. To się tylko potwierdza. Potwierdza się także, że jeszcze nie ma jakby decyzji, to wszystko nie jest dopięte na ostatni guzik, ale coraz bardziej Robert jest pewny tego, co chce robić i coraz bliżej jest rozwiązania tego swojej przyszłości, co oczywiście na co oczywiście wszyscy czekamy. No, jeżeli czekamy na to, że będzie to przyszłość, wybaczcie, ale pusto atakuje mnie tutaj brazylijska flora, więc będę robił dużo nerwowych ruchów. Jest tak coraz bliżej, co prawda no nie będzie to raczej ściganie się w Formuły 1 w przyszłym roku i też oddala się trochę perspektywa powrotu do Formuły 1 generalnie, aczkolwiek nie wolno tego skreślać, no to jednak sam nastrój Roberta no wskazuje na to, że są to rozwiązania dla niego korzystne, tak? Jest to coś, co mu na pewno z całą pewnością mu odpowiada tak długo, jak nie jest w stanie ścigać się w Formule 1 na tym poziomie, na jakim by chciał, bo pamiętajcie, tak bardzo jak moim zdaniem są do wygrania jakieś opcje startu w F1 od sezonu 2021, to nie jest jeszcze skreślone. Cały czas wchodzi taki próg wejścia na zasadzie poziomu, tak? Czy Robert chciałby znowu mieszać się w jakieś współpracę z zespołami, które mogłyby działać na takiej zasadzie, jak robi to teraz Williams, co zawsze jest zagrożeniem, więc no to jest kwestia właśnie tego, jakie ambicje ma Robert sportowe po prostu. Co chce robić, czy chce być za wszelką cenę w Formule 1, czy jednak być może lepiej jest odpuścić całą Formułę 1, ale ścigać się na wyższym poziomie gdzieś indziej. Przede wszystkim Robert tak żartował podczas wywiadów telewizyjnych, że pytany o to, co zrobi w przyszłości, powiedział: chciałem powiedzieć na konferencji prasowej, że postanowiłem odejść na emeryturę, żeby zobaczyć reakcję, ale to byłby żart, więc tego nie powiedziałem. Sprawy posuwają się naprzód, oczywiście jedne dni są lepsze, inne gorsze. Pewne scenariusze wyglądają bardziej obiecująco, zapewne skończę na łączeniu kilku programów, co jest dobre. Czekam na rozwiązanie tych spraw, ale jestem spokojny. Naprawdę mam nadzieję, że uda nam się to pogodzić z innym programem i zmieścić się w czasie, bo też nie ma sensu robić za wiele rzeczy na raz, jeśli nie masz na to wystarczająco dużo czasu. Czyli wiecie, no, możliwości jest więcej niż godzin w dobie. Wiele zależy od tego, czy będę to w stanie połączyć i jak to wszystko zadziała. Będzie dobrze, mówi Robert. Musimy się trochę pospieszyć, bo zegar tyka, ale jestem zrelaksowany. Na szczęście, choć był to trudny sezon i dość długo nie było mnie w Formule 1, wciąż są w tym padoku ludzie, którzy już ze mną pracowali, którzy nie znają z przeszłości i chcieliby, abym się zaangażował w pracę ich ekip, nie jednej ekipy, ekip. To wygląda obiecująco. Wierzę na słowo, bo to raz, że na słowo, tak? Po prostu wierzę. Robert jest człowiekiem wiarygodnym, zresztą później Wam przytoczę inne cytaty w tym temacie, ale też, no, patrząc też po nastroju Roberta, wygląda to faktycznie dobrze, aczkolwiek jeszcze nie jest dopięte na ostatni guzik. Co ma na myśli Robert? Dużo opcji, po pierwsze, tak? Czyli jest między czym wybierać i trzeba to po prostu poskładać, bo nie wszystko da się ze sobą pogodzić, ale z grubsza, no, wiecie, dla chcącego nic trudnego, to oczywiście tam sam Robert nie może być stroną chcącą. Jest jeszcze kilka innych stron, czyli ewentualnie zaangażowane ekipy, czy po stronie nowej kategorii wyścigowej, której Robert pojedzie, DTM obstawiam, ale nie na 100%, ale jednak na 90%. Pogodzić to z interesami stron, które są zaangażowane w Formułę 1, a ekipa Formuły 1 to nie jest tylko zespół, to jest też dostawca silników, to są także sponsorzy. No i oczywiście Orlenu, który no, cały czas po pierwsze chce być w Formule 1, po drugie chce jakby korzystać z tej współpracy wizerunkowej z Robertem, która jest bardzo, bardzo ważna. No więc złączenie tego wszystkiego to jest duża sztuka, ale jeszcze raz, to da się zrobić. Dużo opcji, dwa programy połączone moim zdaniem.
Może więcej się do tego nie wciśnie. Pierwsze to jest ściganie. Robert dziś znów podkreślał, że priorytetem jest ściganie, że to się nie zmieniło od Singapuru. No i tutaj moim zdaniem na pierwsze miejsce wychodzi kategoria DTM, choć jeszcze nie jest na 100% potwierdzona. No, ale wydaje mi się, że jest najbardziej prawdopodobna. I druga opcja to jest trzeci kierowca Formuły 1, kierowca rozwojowy. Moim zdaniem chodzi tu o jakąś nie rolę symboliczną, żeby się pokazać od czasu do czasu, tylko o rolę zaawansowaną i bardziej ze względu na zespoły, bo to nie jest jedna ekipa, które chciałyby z Robertem współpracować, jest ich kilka, dlatego że on, Robert będzie im naprawdę tutaj potrzebny. Zmienią się regulaminy, wyzwanie jest bardzo duże, Robert jest naprawdę tutaj bardzo ceniony jako kierowca, i jeśli chodzi o te kwestie rozwojowe, więc po prostu no, tutaj byłoby zaangażowanie większe ze względu na to, że po prostu Robert będzie potrzebny, tak? Z kimkolwiek się nie zwiąże, będzie potrzebny. Czy to będzie ekipa Haas? No mówiłem o tym, że to jest najlepsza opcja z punktu widzenia Orlenu. Pytałem dziś Günthera Steinera, jak tam sprawy z Robertem. Powiedział, że nie posunęły się do przodu od ostatnich 2 tygodni. Ma nadzieję, że w przyszłym tygodniu to się wyjaśni. No on cały czas jest bardzo, bardzo otwarty. Cały czas Haasowi bardzo zależy na tym, żeby mieć Roberta. I tutaj moim zdaniem no, jeden to jest ten czynnik rozwojowy, ale jeśli chodzi o Haasa, mi się wydaje, że cały czas tym głównym czynnikiem jednak dla nich to jest ten element Orlenu, co też nie przemawia na korzyść Haasa z punktu widzenia Roberta, dlatego że jest tutaj sporo ekip, które przede wszystkim widzą go, z tego co rozumiem, co słyszę, widzą go u siebie nie ze względu na to, że ma sponsora i de facto jest to dla nich kwestia drugorzędna, czego ma, czego nie ma, tylko widzi go u siebie ze względu na to, co sobą reprezentuje jako kierowca po prostu, ze względu na to, jaki może im zapewnić rozwój, więc no i też pamiętacie, że nigdy nie było entuzjazmu od strony Roberta, jeśli chodzi o opcję Haasa, natomiast te sprawy się rozwijają, zobaczymy, myślę w ciągu najbliższych kilku tygodni się dowiemy po prostu, jaka to będzie ekipa, tak inaczej Haas cały czas jest otwarty, cały czas ma nadzieję. Mówiłem Wam w Expresso wczorajszym o opcji Racing Point, o której tutaj się plotkuje w padoku, że jest teraz bardziej prawdopodobna, no bo o tym, że także Lorenzo Roberta bardzo, bardzo szanuje, to mówiłem Wam już dawno temu, jeszcze w zeszłym roku. I ten temat wraca, czyli taki kierowca jak Robert rozwojowy, jako mentor też dla młodego, dla Lansa, to jest opcja bardzo dobra. No, oczywiście dochodzi kwestia tego, że no niestety w Racing Point nie wygląda na to, żeby były wolne fotele po sezonie 2020. No dlatego, że z jednej strony Lance, dopóki Lance nie powie, dobra, tato, nie chce już jeździć, no to ten fotel jest zajęty, no a Sergio Perez ma kontrakt na 3 lata. Co prawda, może być to taki kontrakt, jak i wiele w innych Formule 1, czyli tak, no, mogą gość kontrakt na 10 lat, a zawsze po roku się może okazać, że to tak, tak, owszem, ale z opcją przedłużenia po roku. Być może, nie wiem, Sergio się znudzi. Niektórzy koledzy tutaj tak mówią, że jest taka nadzieja. Natomiast mi się wydaje, że tutaj byłoby to trudniejsze. No inna sprawa jest taka, że jeszcze na przykład no Alfa Romeo ciągle, no mimo że jest Giovinazzi potwierdzone, myślę, że od strony takiej współpracy i są to drzwi otwarte i można by jeszcze mieć kilka ekip, aczkolwiek ja nie chcę wchodzić tak daleko, dlatego że no, że po prostu wiem, że jest kilka opcji, wiem, że się może różnie ta piłeczka potoczyć w różne strony i strzelnie teraz na chybił trafił, co to może być. Na tym etapie nie ma sensu, tym bardziej, że niedługo się o tym dowiemy. Natomiast w kontekście startów w DTM znowu był podpytywany. Tutaj także się pojawiło, o tym też Wam mówiłem wczoraj w Expresso, że mówi się tutaj, że Robert może na przykład się dogadać z BMW. Moim zdaniem to nie jest jedyna opcja dla Roberta w DTM. Myślę, że Audi i BMW to są takie dwie główne marki, w które można by było celować. Natomiast no tutaj, mówię, tutaj się mówi, że taka opcja teraz jest na agendzie. Pytanie, czy na przykład BMW, zresztą podobnie jak i Audi, no, czy widziałoby Roberta w samochodzie Formuły 1, na którym jest na przykład logo Mercedesa. To w kontekście Racing Point, tak? No tutaj tego nie wiemy, o tym się dopiero przekonany. Natomiast Robert znowu popytywany przez dziennikarza, przez reportera telewizyjnego o opcję DTM, czy to będzie kolejny jego wielki sukces, bo to było w kontekście wcześniej rozmawiać po prostu o sukcesie wielkim, czyli drugim miejscu w 2009 roku w BMW tutaj na Interlagos, co było totalnie, absolutnie no, nie do przewidzenia, że co się wydarzy, BMW było w fatalnej wtedy formie. Więc kolejny sukces DTM. Robert mówi, mam nadzieję, że kolejnym sukcesem będzie, jeśli przestanie padać deszcz. Śmieje się. Kto wie, mówi w kontekście DTM-u. Ty wiesz, odpowiada dziennikarz. Ja jeszcze nie wiem, podkreśla Robert. Nie kłamiesz? Pytanie. Nie. Patrzę ci w oczy. Znaczy, że nie kłamie, śmieje się Robert.
Serio, nie kłamię. Jestem typem faceta, który mówi, co myśli i nie kłamię. Ale jeśli powiem, że nie chciałbym się tam ścigać, to bym skłamał. Czyli o DTM-ie, tak? Czyli no, Robert ewidentnie chce się ścigać w kategorii DTM. Prawdą jest więc, że mógłbym tam skończyć, ale jeszcze nie wszystko jest na swoim miejscu. Co ciekawe, no, Peugeot ogłosił ostatnio, że wraca do Weka z Hyper samochodem, do LMP1 i tutaj oczywiście od razu w biurze się zaczęło o tym, że Robert mógłby pójść do Weka. Ja no, sugeruję chłopakom, mówię, że moim zdaniem Robert jednak wolałby się ścigać w kategorii trochę, w której ważniejsza jest prędkość niż to jest jeszcze w Weku, nic nie umiejąc kierowcą Weka, ale no, im dłuższy to jest, to zawsze tak działa w każdym sporcie motorowym, im dłuższy jest dystans, tym mniejsze znaczenie procentowo ma taka ostateczna prędkość, tak, te ostatnie tysięczne sekundy, a tym większe znaczenie mają inne kwestie, kwestie szczęścia, kwestie zespołu, także kwestie kierowcy i jego bezbłędności. Co prawda jakiś fach z Polski mógłby powiedzieć, że zaraz, przecież Robert właśnie tej prędkości nie ma i tam powinien iść, no, ale oczywiście tak opinie fachów wiemy, gdzie możemy sobie włożyć. No ewidentnie Robert widzi w sobie jednak tę prędkość, którą najlepsi eksperci obserwujący formułę pierwszą, rajdy formuły pierwszej z zewnątrz nie widzą na grafikach w telewizorze, natomiast no, Robert jakby ze swojego punktu widzenia, patrząc na to, co on potrafi, na to, co on ma do dyspozycji, patrząc na swoje dane telemetryczne, jednak widzi, że ta prędkość jest. Dlatego prędzej niż Łek jednak w pierwszej kolejności tutaj tak mówi, że skłamałby, mówiąc, że nie chciałby się ścigać w DTM-ie, tak? DTM-ie, bo to jest kategoria spirytelska, tak jak Formuła 1, tylko po prostu inne samochody. Dobra, wypowiedź Roberta przed wyścigiem. Czy wyjątkowa Interlagos pomoże Robertowi? Jest to wyjątkowy tor i wiele może się zdarzyć, ale wciąż potrzebujesz prędkości. No właśnie. Pogoda odgrywa ważną rolę, wiele wyścigów było tu ekscytujących dzięki pogodzie, ale musisz mieć prędkość, a tego brakuje nam przez cały rok. Czyli ten jeden czynnik... No raczej tutaj Williams nie odwrócił, chociaż ja cały czas liczę na to. No naprawdę, Interlagos jest to bardzo, bardzo wyjątkowa pętla. Więc może jakimś cudem, no fakt, że tu nie ma szybkich łuków, ale jest dużo wolnych zakrętów. A pamiętajmy, na Hungaroringu Williams był szybki. Hockenheim to też jest tor, w którym nie jest aż tak dużo szybkich łuków, raczej są tak średnie łuki i dużo wolnych zakrętów, szczególnie w ostatnim sektorze na przykład. Czy Monte Carlo, tak, bez szybkich łuków, wolne zakręty, no to są wszystko tory, na których Williams, a szczególnie też Robert, tak naprawdę, chociaż na Hungaroringu może było ciężej. No ale jednak Williams jakoś był szybszy, więc tutaj w połączeniu z pogodą, wiecie, 7 neutralizacji i tak dalej, kto wie, może uda się znowu walczyć nawet jakiś punkt. Jeżeli gdzieś jeszcze w tym sezonie, w tych dwóch ostatnich wyścigach, to właśnie tutaj. Czego oczekujesz po ostatnich startach? Pytanie do Roberta. Frajdy. Zazwyczaj nadchodzi, gdy jesteś szybki. Zostaje więc frajda z pracy z zespołem, choć był to ciężki sezon. Wciąż celem jest dobra praca. Mam nadzieję, że te weekendy wyścigowe po prostu dadzą mi radość. Chciałbym zakończyć mocnym akcentem, ale to graniczy z niemożliwością, więc pozytywny finisz. To jest ten cel dla Roberta na końcówkę sezonu, za co też trzymamy kciuki, na pozytywny po prostu, wiecie, w robocie, nie, atmosfera w robocie jest ważna, bo z prędkością, no to tutaj będzie ciężko. O sezonie, co Robert powie, głównie Williamsa. Wiele rzeczy mogliśmy zapewne zrobić lepiej, tylko to nie jest przytyk do zespołu jako takiego, nie jest to przytyk do tych ludzi, którzy tutaj pracują ciężko w pocie czoła i cały czas mam nadzieję, to jest, zdaje się, przytyk do osób, które podejmują, znaczy przytyk, stwierdzenie po prostu, które do serca powinny sobie wziąć osoby, które są na miejscach decyzyjnych, ale to osoby generalnie no, pokazały, że one nie za bardzo lubią słuchać nawet najlepszych rad, no ale to jest ostatecznie będzie ich problem. Ale są też pewne rzeczy, które pomimo trudności zrobiliśmy bardzo dobrze. Chłopaki na torze zawsze wykonują bardzo dobrą robotę z tym, co mamy. Szczególnie początek sezonu nie był łatwy, ale jako grupa pozostaliśmy silni i zjednoczeni. To bardzo, bardzo pozytywne. Dobrze to widzieć w tak trudnym okresie, ale to taka sytuacja, w jakiej ludzie na torze nie są w stanie sprawić, że twój bolid pojedzie sekundę szybciej. Są w stanie sprawić, że pojedzie wolniej, ale nie szybciej. To też widzieliśmy, ale tu znowu bym się nie czepiał. Nie czepią się ludzi, którzy pracują przy samochodzie Roberta. Tak? Robert naprawdę na każdym kroku podkreśla podziw dla tych osób, tak? że i po prostu swoją i dla nich sympatię i pełne wsparcie dla takich no,
prostych ludzi, mechaników, którzy z nim współpracują, tak i przy aucie. Definitywnie musimy poprawić to, co dostajemy. Szybkość bolidu i wszystko. Szybkość bolidu i wszystko stanie się łatwiejsze. Także dla chłopaków na torze robota będzie łatwiejsza i fajniejsza. Oczywiście stanie się to bez mojego udziału, ponieważ odchodzę z Williamsa, ale mam nadzieję, że zespół poprawi się w przyszłości. Szczególnie dlatego, że chłopaki na to zasługują. Znowu tu chłopaki na torze pracujący przy samochodzie, oni na to zasługują. To naprawdę dobrzy ludzie, którzy ciężko pracują. Mam nadzieję, że wkrótce dla Williamsa nadejdą lepsze czasy. Ja też mam taką nadzieję. Mam nadzieję, że nadejdą lepsze czasy, ponieważ nadejdą też lepsze decyzje związane z lepszym zarządzaniem. I na tym może skończę swoje komentarze w tym temacie. I o swoim sezonie znowu. Słyszałem wiele historii, jak to w pierwszym zakręcie nie będę w stanie reagować na różne sytuacje, a pierwsze okrążenia to jedna z tych rzeczy, które w tym sezonie udaje mi się dobrze wykonać. Słyszałem, że nie będę w stanie ścigać się w Monako i prawdopodobnie Monako było jednym z moich najlepszych przyjazdów w tym roku, choć wciąż byłem daleko z tyłu, ale wyżycie było pozytywne. Kończę ten sezon niezadowolony z ogólnych osiągów, ale dość zadowolony z tego, jak moje ciało i umysł reagowały na ciężkie tegoroczne wyzwania. Moi mili, to jest ciekawe to, co Robert mówi, zresztą nie po raz pierwszy, dlatego że przypomniałem sobie, że tak naprawdę, kiedy ludzie się zastanawiali, czy Robert sobie poradzi i szukali argumentów, dlaczego nie i Kubica nie powinien jeździć, to nie mówili nigdy o prędkości, bo Robert miał ze sobą całą serię testów w Renault, miał ze sobą całą serię testów w Williamsie, podczas których ta prędkość została pokazana i nie budziła żadnej wątpliwości, że jest wystarczająca. Wątpliwości budziła właśnie, wiecie, kwestia ręki, te pierwsze zakręty, Monte Carlo. I nagle po tym wszystkim doszliśmy do punktu, kiedy no, te wszystkie rzeczy są wyjaśniane i jedyną wątpliwością, którą można mieć, jak się człowiek nie za dobrze przygląda, albo jest z Wielkiej Brytanii, albo jest polskim fachem, który nigdy nie był na żadnym wyścigu, to jest właśnie prędkość. Czyli zwróć uwagę, że jeszcze nie tak dawno temu nie było absolutnie takiego znaku zapytania, że Robert zrobił wystarczająco dużo na torze jako kierowca, najpierw jako kierowca testujący Renault, potem jako kierowca Williamsa testowy i rozwojowy, że nikt nigdy nie miał wątpliwości, że będzie mu brakowało prędkości, także może być wolniejszy o 1,5 sekundy od kolegi z ekipy w kwalifikacjach. Tak? Tego czynnika nie było. Nagle jest to łatwo uwierzyć, kiedy trzeba mieć ten tak jedyny jakikolwiek pozytywny sygnał z Williamsa, tak? Czyli nasz Bryt, tak, który przykryje totalne dyletanctwo ekipy. Teraz nagle temat jakby w pewnych rękach stał się modny. Wcześniej go nie było, tak? No, na podstawie jazd Roberta Formuły 1. Ale to jest detal. Konferencja, no bo część tych wypowiedzi Roberta padło na konferencji. Jeszcze kilka innych ciekawych akcentów. To jest tak, że zawsze tutaj prowadzący odlicza, mówi tam, że 30 sekund, 10 sekund, 5 sekund, żeby wszyscy byli gotowi, żeby zdjęli na przykład napoje, szczególnie napoje z logo ze stołu i byli gotowi, więc Daniel Ricciardo, który był na tej konferencji 5 sekund przed rozpoczęciem, powiedział dildo, żeby rozluźnić atmosferę, typowy Ricciardo, i potem powiedział dildo i potem 5 sekund później było wejście. Natomiast z poważniejszych wypowiedzi, no, przyznał, że miał większe oczekiwania względem Renault przed sezonem, ale z pewnością nie jest to tak, coś takiego, że traktuje ten rok do zapomnienia, czego oczekuje w przyszłym roku. Szampana. Gdy podpisywałem kontrakt z zespołem, celem były podium, przynajmniej jedno, i to było podium w tym sezonie, więc mówi, że w kolejnym sezonie oczekuje podium od Renault, przynajmniej jednego. Z Szampanem czy nie, chcemy się zbliżyć do czołowej trójki i więcej z nimi walczyć. No tak, no bo realistycznie na co innego można liczyć, kiedy mamy w zasadzie trzy Formuły 1. Formuły 1 Mercedesa, Ferrari i Red Bulla, Formuły 1 środka stawki i Formuły 1, nie, to już nie jest Formuła 1, i Formułę 1,5 Williamsa, tak? No to trudno liczyć na podium, kiedy nie tak wiele się zmieni w przyszłym roku. No i inna sprawa jest taka, że już od dłuższego czasu mówi się, że Ricciardo nie jest zadowolony z tego, że przeszedł do Renault, że uważa to, że jest błąd. Roman wypowiadał się na samym początku, pierwsze pytanie, jak podchodzi do tego, że od Grand Prix Niemiec nie zdobył żadnego punktu. Niemczech zdobył 6, a w sumie zdobył 8, a Magnussen ma 20, co też pokazuje znowu, jaką świetną robotę robi nasz wesoły Romek. Ale uśmiech na twarzy Romana, on po prostu nie znika z tej twarzy, zawsze się pojawia, jak to w utworze Queen, który już przytaczałem, Show Must Go On, że ten, że może rozpływa mi się makijaż i pęka mu serce w środku, ale uśmiech zostaje na twarzy. Mi się wydaje, że Romana jakby serce nie pęka, dobrze zadowolony jest z siebie. Natomiast no, w najtrudniejszych sytuacjach, tak, kiedy naprawdę najgorsze rzeczy, kiedy robił, to zazwyczaj wychodził i się uśmiechał. Tak więc, ale to jest, moim zdaniem to jest bardzo dobre, bo to się, uśmiech się udziela i on też jakby
no, no, on zaraża i jakby przykrywa, naprawdę, bo to jest prawda, on przykrywa po prostu pewne jakby złe wrażenia, które mógł zrobić kierowca. O kurde, mrówka po mnie chodziła, ja pierdzielę. Pardoncik. Brazylijska mrówka. Mam nadzieję, że mi się nie urodzą mrówki z kostki za tydzień albo za miesiąc. Wiecie, wrócę do Warszawy, zrobi mi się taki bąbel, a potem się okaże, że miałem mrowisko w ciele. Są takie programy w telewizorze. Będę kontrolował. Jeszcze był Perez, który no, poproszony o odwołanie się do ostatnich bardzo krytycznych wypowiedzi względem sezonu w Racing Point, mówił, no, że w drugiej połowie sezonu lepiej, że jest dobrej myśli, no ale jednak nie tego oczekiwał. Albo w Red Bullu. Ogłoszone niedawno. Nie jest to żadne zaskoczenie, tym bardziej, że zdobył więcej od punktów od Maxa, startując w tych samych samochodach, choć oczywiście jego wyniki w żaden sposób nie zbliżały się do wyników Maxa, jeśli chodzi o kwalifikacje i wyniki w wyścigach. Natomiast skuteczność to skuteczność. Co jest ciekawe, Albon uszkodził na więcej bolidów w tym sezonie z dużym zapasem. Mimo to, wydaje mi się, że zrobił dobrą robotę ostatecznie, szczególnie w tych wyścigach i jest dla niego nadzieja, jeżeli opanuje te swoje przygody. Jeżeli zacznie się dobijać do Maxa, jeśli chodzi o takie tempo, a nie tylko dojeżdżalność i wyprzedzanie wyścigów na lepszych oponach niż inni, wygląda to dobrze. Chociaż to jeszcze bym tutaj tak nie ogłaszał, że nadchodzi, prawda, kolejny wielki kierowca rajdów Formuły 1. Nie? To jeszcze za wcześnie, jeszcze tego nie pokazał, ale moim zdaniem dobra decyzja. Tym bardziej, że kogo mieć wiedzieć? Gasniego, który w Toro Rosso radzi sobie dobrze, a w Red Bullu absolutnie nie podało, czy Kwiata, który w dwóch ostatnich wyścigach dawał ciała i wychodził z samochodu i zwalał wszystko na sędziów, tak? I mówił, że to bzdura, że it's bullshit, czyli pokazał de facto, że w ogóle się nie zmienił, tak, że prędkość zachował, natomiast zimnej głowy nie i do tego jeszcze ciągle nie widzi w sobie winy. No, Kwiat Formuły 1 już nie zawołuje, tak? Co mówi Max o nowym starym koledze z ekipy? Oczywiście jest bardzo wyluzowany, bardzo zrelaksowany i ludzie go lubią w zespole. Jest po prostu tak, łatwo się z nim współpracuje, co myślę pomaga. I myślę, że jest szybki, wykonuje swoją robotę, zdobywa punkty, prawda? Więc myślę, że to był najmądrzejszy ruch. Co do innych transferów, Hulk cały czas podkreśla, że będzie się ścigał, że co prawda nie stanie na starcie w Formule 1, ale nie spieszy mu się z decyzją, nie widzi siebie w roli kierowcy testowego i widzi siebie na prostej startowej, co oczywiście znowu przybliża plotki, że może pójść do IndyCara. Mi się wydaje, że cały czas jeszcze może rozważać opcję DTM-u, tym bardziej, że jest kierowcą niemieckim, a w DTM-ie dominują ekipy niemieckie, więc łatwiej będzie mu zdobyć to miejsce, plus kierowcą jest bardzo dobrym, tak więc no zobaczymy, jak to w jego wypadku. Natomiast jeśli chodzi, tak, teraz zaczynamy nowy wątek, dlatego że kombinacje Ferrari, bo geniusz taktyczny Ferrari znowu może się objawić, dlatego że Ferrari postanowiło zmienić silnik Leclerca na nowy. Co prawda Binotto twierdził, że zmieniał na nowy, dlatego że nie dało się naprawić, przynajmniej takie były sugestie z tego, co ja zrozumiałem. Natomiast okazuje się, że jednak nie, że jednak można było dokończyć sezon z tym silnikiem, więc człowiek się zastanawia, wiecie, dwa wyścigi, Ferrari ma coś do udowodnienia. Po pierwsze ma do udowodnienia to, że wcale nie oszukiwało, coś tutaj naprawdę sporo osób uważa, że oni coś tam, może nie tyle oszukiwali, co po prostu naciągali regulamin, bo to są dwie różne rzeczy. Jest takie powiedzenie, przytaczałem Wam je nieraz, jeszcze raz, nieraz pewnie je przytoczę, które mi powiedział pewien sprawdzony szef ekipy, nie Formuły 1, ale ekip bardzo różnych, ekip juniorskich, bardzo dobrych, z wielkimi sukcesami, który powiedział mi kiedyś, że nie oszukujesz, dopóki nie zostaniesz złapany. Że tak działają wyścigi i mi się wydaje, że tak naprawdę działa, więc też jakieś pretensje do Ferrari, od Maxa czy innych ekip są tyle nietrafione, że naprawdę każdy tutaj ma swoje grzeszki na sumieniu, to Wam gwarantuję. Każdy coś tam, jeśli nie teraz, to kiedyś, a jeśli nie kiedyś, to będzie miał. Ale to jest normalne, tak? Więc to rzucanie się na Ferrari z tego punktu widzenia moim zdaniem jest troszeczkę takie niesmaczne, no ale okej, nie wiemy wszystkiego. No w każdym razie, być może mając wyścig, silnik tylko na dwa wyścigi, Ferrari będzie, o kurde, urąbałam jakiś komar w paski, ja pierdzielę. Białe paski. Przyjdę z żarty, ale mój obowiązek spełnię. Najwyżej umrę i nie nagram kolejnego. Muszę się inaczej ubrać na nagrywanie vlogów. Okej. Okay. Trzymajcie kciuki, błagam. Wracając. Może ma do udowodnienia, że wykorzystując te lepsze silniki, że nie kręcili za bardzo, ale mi się wydaje, że chodzi o coś innego. Tak czy inaczej, Alberto Antonini, czyli
były szef PR-u Ferrari. On tak naprawdę wyjawił, że Ferrari mogą użyć tego silnika, ale walczą z Verstappenem o trzecie miejsce w klasyfikacji kierowców. Leclerc walczy i chcieli, uznali, że skoro tutaj i tak prawdopodobnie Red Bull będzie miał przewagę, a w Abu Zhabi im nie idzie za dobrze, że być może lepiej będzie dać Leclercowi silnik, żeby miał tutaj, żeby wziął tutaj karę 10 miejsc i po prostu skorzystał z tego silnika tak czy inaczej potem w wyścigu, plus jeszcze w Abu Zhabi. No i teraz nagle Leclerc to przyznaje, mówi, że oczywiście w ten weekend nie będzie łatwo, bo dostanę 10 pozycji plecy, co oznacza, że no, zdaniem Leclerca nie będzie większej kary. Czyli, że wymienią tylko silnik, ale nie będą wymieniali osprzętu i to wydaje się najbardziej logiczne w tej sytuacji faktycznie, jak ma walczyć z Maxem. Wierzę, że to była dla nas największa szansa na resztę mistrzostw. Postaram się ograniczyć straty tak bardzo jak się da w ten weekend i postaram się spisać jak najbardziej jak to możliwe. Ogólnie myślę, że to będzie plus. Niezależnie czy to w kwalifikacjach czy w wyścigu. Myślę, że ogólnie zyskamy przewagę, czyli mimo tego, że przyjmą 10 pozycji plecy, no to zmieniać silnik na nowy uważa, że będą mieli przewagę, tym bardziej, że no jest to wyścig w nowym specu. No ciekawe, interesujące. Max oczywiście walczy o trzecie miejsce, brakuje mu 14 punktów i liczy na to, że uda mu się te punkty nadrobić. Spróbujemy. Straciliśmy sporo pozycji w kilku wyścigach po przerwie letniej, czyli tutaj wiecie, do Red Bulla. Chłopaki, nie spisaliście się. Ale definitywnie postaram się tak zawalczyć o te pozycje. Myślę, że to ciągle fajny cel. Wciąż jest kilka punktów do zdobycia. Oczywiście dzięki temu, że Charles będzie miał tutaj karę, no mam nadzieję, że będzie to dla nas duża szansa, żeby się trochę do niego zbliżyć i że będziemy mieli ekscytujący wyścig w ostatni weekend. Faworyci. Moim zdaniem trzy ekipy będą tutaj bardzo blisko, szczególnie, że tor jest bardzo krótki, więc w kwalifikacjach będzie ciasno, natomiast mimo wszystko obstawiałbym Maxa i Red Bulla. Max tutaj zawsze sobie świetnie radził, Red Bull też. Jeszcze raz, te kręte części są bardzo ważne, akurat Red Bull, a tu jest dużo kręt naprawdę, dużo wolnych zakrętów, głównie wolne zakręty i ta powiedzmy długa prosta, która tak naprawdę jest łukiem, tylko po prostu jechanym na pełnym gazie, więc no myślę, że to może być ten ostatni skok Maxa. Natomiast mamy tutaj generalnie kolejne klaryfikacje FIA w sprawie silnika Ferrari. Wcześniej dotyczące przepływomierza, no teraz mówi się, że jeszcze do tego wypuścili nową dyrektywę techniczną, która potwierdza, że płyny palne używane do chłodzenia silnika nie mogą być używane w komorze spalania jako dodatek do paliwa. Kolejna dyrektywa. I ciekawie, no znowu, ciekawe wypowiedzi na temat tego, no bo wiecie, to jest kwestia, czy Ferrari oszukuje, czy nie oszukuje. Moim zdaniem nie oszukuje, natomiast moim zdaniem coś tam wykombinowali. Teraz jak wyszły te dyrektywy, tu się może to zmienić, natomiast no jeszcze raz. Nie takie rzeczy działy się w Formule 1, nie wiem, czy ktoś ma realnie prawo tak naprawdę coś tam Ferrari zarzucać w tej dziedzinie. Każdy ma jakieś grzeszki na sumieniu. Może poza Hondą, przynajmniej w tej odsłonie, no bo poprzedniej przecież była słynna afera, jak Honda tym fabrycznym miał na przykład podwójne zbiorniki paliwa w sezonie 2005, za co dostali bana na dwa wyścigi. Toyoharu Tanabe, czyli dyrektor techniczny Hondy, mówi: są pewne sposoby na poprawie osiągów silnika, także nadwozia, używając szare strefy czy techniki, czy paliwo, czy palenie oleju, tego typu rzeczy. Nam bardzo zależy na tym, aby mieć uczciwy wyścig pod przykryciem regulacji Formuły 1. Respektując te regulacje, to jest nasze, tego pożądamy. Oni jeszcze nie potwierdzili, że zostaną Formuły 1. Chcemy mieć czysty wyścig fair i potrzebujemy, żeby FIA nad tym czuwała. Czyli to jest, wiecie, w stronę FIA, chłopaki, pilnujcie tego, to, co się dzieje. Ktoś tam kiedyś podawał przykład, że przecież wszystkie silniki są na pewno takie same i nawet soft jest taki sam, bo FIA wszystko kontroluje. Ja wtedy mówiłem, że FIA nie jest w stanie wszystkiego skontrolować, że to jest zbyt skomplikowane i nagle, proszę bardzo, wracają argumenty, że FIA nie jest w stanie wszystkiego przypilnować, bo są bolidy zbyt skomplikowane. Natomiast cały czas trzeba ich o to naciskać. Może niektóre zespoły, niektórzy ludzie myślą, że o sposobach poprawy osiągów, ale my, chodzi mu o takie szemrane sposoby, ale my to wyjaśniliśmy, że okej, okay, mówią, że coś nie jest możliwe i że tego nie należy robić. Jeżeli ktoś robi coś takiego,
i wyraźnie powiedziano, że nie, może przestanie to robić. To jest wiecie, takie, bo ktoś tam coś tam, no chodzi o to, że on sugeruje, że jakiś zespół, domyślę Ferrari, robiło coś, co nie było do końca legalne, czy było w szarej strefie i teraz, kiedy była klaryfikacja, że tego nie wolno robić, no to może przestaną to robić. Ciekawie mówił Toto Wolff o przewadze. Mówi, że ta przewaga Ferrari zmienia się. Z tego, co widzieliśmy, może sięgnąć nawet 50 koni różnicy. To było bardzo dużo. A tendencja jest rosnąca. Jeśli podejmiemy wszelkie środki, jakie są konieczne, powinniśmy być w stanie osiągnąć wyrównaną rywalizację w obszarze układu napędowego. Piękne słowa. Ja bardzo lubię, kiedy Toto tak staje w... broniąc tej równości silników, tak żeby one były równe, w momencie, kiedy dostają w dupę od Ferrari, ale przez kilka ostatnich sezonów miażdżyli Formułę 1 i tak naprawdę zniszczyli walkę, dzięki temu, że mieli lepsze silniki po prostu i uczciwie, aczkolwiek było mnóstwo klaryfikacji w sprawie spalania oleju i zaostrzonych restrykcji i one nie były od razu takie duże, tylko postępowały i z tego, co mi się wydaje, to początkowo były wymierzone w kierunku Mercedesa bardziej niż w kierunku Ferrari. I nagle to jest zwolennikiem równości, jeśli chodzi o silniki. Wow! Jak Kali komuś ukraść krowę, to dobrze, jak Kalemu ukraść krowa, to źle. To nic innego jak tylko to, no, ale tak jest Formuła 1, tutaj nie miejmy wątpliwości. Tylko po prostu nie cytujmy tutaj nikogo jako tej osoby, która mówi uczciwości tak nieskazitelnej, dlatego że wiecie, jak Kalemu ukraść krowę, to źle. Vettel, co o tym mówił dzisiaj, nie straciliśmy żadnej mocy silnika, mówił w Stanach, że tamta dyrektywa nic nie przyniosła. Zobaczymy, co przyniesie nowa. Myślę, że po prostu uznaliśmy, że pojedziemy inaczej, dostosowując trochę bardziej docisk do docisku innych ludzi. W kwalifikacjach to porównanie było dość jasne. Zyskaliśmy trochę na prostych, nie tak dużo jak zazwyczaj, ale nie straciliśmy tak dużo jak zazwyczaj w zakrętach. Oczywiście to idzie ze sobą w parze, także albo jedno, albo drugie. Jeśli będziemy mieli najmocniejszy silnik, nie wiem jaką moc mają inni producenci, to wspaniałe osiągnięcie z naszej strony, przez naszego departamentu silnikowego. Przez ostatnich 5 lat Mercedes miał najmocniejszy silnik i teraz od kilku miesięcy my jesteśmy z przodu, nie wiem czy od kilku miesięcy, ale okej. I mam nadzieję, że tak zostanie przez następnych 5 lat. I nie dbam o to, co inni ludzie mówią. Myślę, że to jest słuszne podejście. Szczególnie, jeżeli to będzie na legalu. Leclerc. Personalnie nie mam żadnej motywacji, żeby udowodnić, że oni się mylili. Czy te osoby, które twierdzą, że Ferrari oszukuje. My wewnątrz zespołu wiemy, co robimy. Wiemy, że nie robiliśmy absolutnie nic złego. I oprócz tego jesteśmy przekonani, że tutaj wszystko wróci do normy. Mocne słowa, trzymajmy za to kciuki. Zmieniając temat, Lewis mówił tutaj o wzruszających gratulacjach od Alonso, jak zdobył 6. Mistrzostwo Świata. Natomiast Alonso ostatnio powiedział ciekawe rzeczy o najlepszym kierowcy Formuły 1. Jego zdaniem to jest Max, natomiast to nie jest takie... To jest bardzo mądra, bardzo fajna wypowiedź na temat tego, jak no, generalnie oceny kierowców i jak to wygląda w Formule 1. Jest powód, dla którego... kierowcy startujący w tej serii są tak wysoko. To nie jest kwestia szczęścia. Jest tak dlatego, że są to kierowcy najlepsi, czyli kierowcy tutaj, którzy się znajdują, no są to kierowcy najlepsi. W F1 ciężko jest wybrać najlepszego, dlatego że to się zmienia dużo z roku na rok, z samochodu na samochód. Są kierowcy, którzy są szybsi na jednym okrążeniu i inni, którzy lepiej startują. Są tacy, którzy są bardziej regularni i powtarzalni i inni, którzy są bardzo agresywni. Powiedziałbym, że w tym momencie to Max Verstappen jest najlepszy. To jest kierowca, którego lubię obserwować. W tym roku oglądałem wyścigi w telewizji i lubię na niego patrzeć, ponieważ on zawsze jest w modzie atakowania. Jeśli widzicie, że jest trzeci i dogania kolesia na drugim, wiecie, że on tam nie zostanie. Wiecie, że przynajmniej spróbuje coś zrobić. I to jest dobre dla fanów i jest także ekscytujące. Ale ta agresja może też sprawić, że stracisz punkty, ponieważ masz przez to więcej problemów. Więc trudno jest znaleźć ten balans. Bardzo mi się podoba to spojrzenie. Nie tylko jest to ocenić kierowców Formuły 1. Toto Wolff potwierdza, że są wątpliwości, czy Mercedes zostanie Formuły 1. To jest taka typowo korporacyjna mowa, trawa, trochę powtarzanie tego, co zasłyszał na górze. Wszystko wskazuje na to, że zostaniemy, ale nie jest to pewne.
Jesteśmy w środku dyskusji na temat nowego porozumienia Concorde, czyli porozumienia na temat tak, zasad udziału komercyjnych, więc mimo, że mamy nowe regulaminy, nic ciągle nie jest pewne, cały czas to jest duża karta przetargowa dla największych ekip, która może sprawić, że coś tam jeszcze się zmieni na ich korzyść. Biorąc to pod uwagę, niezależnie od tego, rozmawiamy nad rozwojem automobilizmu i efektów, jakie będzie to miało na sport. Czyli chodzi tutaj cały czas o to, żeby przedstawić tutaj zarządom tam koncernów, że Formuła 1 i rozwój technologii motoryzacyjnej idą ze sobą w parze. To jest trudny trik, dlatego że jest to nieprawda. Pewne idee tak, natomiast de facto no, rozwiązania nie. W jakim kierunku pójdzie przemysł samochodowy? W jakim kierunku ten świat się będzie rozwijał? W jakiej formie Formuła 1 będzie do niego nawiązywała? W jakim stopniu to będzie platforma, jeśli chodzi o entertainment, tak, czyli o show, a w jakim będzie to platforma technologiczna? Jako brand, którego, jako firma, która jako pierwsza, której pierwszy samochód był samochodem wyścigowym, nie chcemy, czy chcemy zostać tutaj na dłużej, tak? W długoterminowym aspekcie. Jest oczywiście model Ferrari, czyli będziemy robić to wiecznie. Budujemy samochody wyścigowe i budujemy samochody drogowe. Inny model jest taki, że możemy powiedzieć, mieliśmy serię wielkich sukcesów, nic więcej nie mamy do udowodnienia, mamy zamiar zrobić coś innego. Są to obie strategie, mają sens, mówi Toto Wolff. No i tak, jedna jest strategia Ferrari, druga to może być strategia Mercedesa, dlatego że faktycznie już więcej za bardzo wygrać się nie da. Musieliby ścigać mistrzostwa Ferrari, czyli bardzo, bardzo, bardzo daleko. No i niejasne jest, bo mówi się, że przyjęto, że Wolf powiedział, że jak odejdą, to odejdą także jako producent silników. Moim zdaniem on wierzył się bardzo niejasno. Tym bardziej pamiętajmy, że Mercedes zadeklarował się, że będzie podpisał kontrakt z McLarenem, tak, że będzie jego dostawcą silników. Więc to nie jest wcale takie proste. Moim zdaniem jest możliwe, że odejdzie jako team i zostanie jako dostawca silników, aczkolwiek no, filmy też lubią jakby odchodzić i robić rzeczy radykalnie. Wystarczy wspomnieć, że Volkswagen odszedł z WRC z dnia na dzień, odnosząc ogromne sukcesy. Mieli świetnie rozwinięte, prawdopodobnie najlepsze auto WRC, które na przykład prywatne zespoły z dużym kapitałem, na przykład z Abu Zabi czy z Kataru, chciały wystawiać i zapłacić za to. I powiedzieli, nie, wydali mnóstwo pieniędzy na ten samochód i ten samochód nigdy nie jeździł w rajdach. Co było dużym, moim zdaniem dużym, znaczy inaczej, z punktu widzenia koncernu po prostu, no nie, jak odchodzimy to po całości. Mercedes może postąpić podobnie. I na koniec, bo spytałem, no znowu o przyszłości Formuły 1, spytałem Romana, Daniego i Bottasa na konferencji, czy się nie boją, że odejdą ich ekipy i co oni będą wtedy robić. I Roman powiedział tak, cóż, jeśli odejdą te trzy zespoły, to przypuszczam, będziemy grać w petangę, czy bule, czy w kule, czy jakkolwiek się to nazywa w Monako. Ale nie, szczerze mówiąc mam nadzieję, że w 2021 roku, że to będzie dobry krok, dobry kierunek i że zespoły zostaną. Jestem bardziej po tej pozytywnej stronie, nie myślę o tym, co będzie, kiedy odejdą. Czy myślę bardziej o tym, czy możemy sprawić, że więcej zespołów dołączy do Formuły 1, bądźmy pozytywni i mam nadzieję, że, znaczy i sądzę, że tak naprawdę te zmiany zachęcą wielu innych ludzi. I od razu, ja uważam, że nie dojdą nowe ekipy w najbliższym czasie. Dani powiedział, no cóż, ja też jestem po tej pozytywnej stronie spektrum, mam wiarę w to, że wszyscy będą kontynuowali w dobrych nastrojach i że wszystko będzie się kręciło dalej. Nie będę myślał nad tym, co jeśli tak nie będzie. Lubię śpiewać, ale nie jestem w tym wystarczająco dobry, żeby zrobić karierę, więc tak, będę miał problemy, jeżeli odejdą. No i Bottas powiedział też, że on jest po pozytywnej stronie. Myślę, że to jest zmiana w dobrym kierunku. Generalnie zmiany Formuły 1, które podyktowano, jak już powiedziałem wcześniej, więc nie martwię się o przyszłość Formuły 1 w tym momencie. Oczywiście nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, ale to jest kwestia indywidualnych ekip, ale jeśli coś się wydarzy, to zawsze musi znaleźć coś innego, ale jestem zrelaksowany, jestem pozytywny, jeśli chodzi o myślenie o przyszłości. Więc no,
póki co, co prawda minimum 5 ekip lub 6. Bo ja powiedziałem, że chłopaki, no pośród was tutaj wszystkich 5, co siedzicie, no to tylko Racing Point, czyli był jeszcze Perez na konferencji, Williams, czyli był Robert, to są jedyne ekipy, czy to nie zabawne w ogóle, które potwierdziły, że zaangażują się w Formułę 1 poza sezon 2020, nie? A każda z waszych ekip może odejść. No to tutaj chłopaki mówią, że są pozytywni. Mam nadzieję, że to się sprawdzi, trzymam za nich kciuki, bo moim zdaniem jeszcze nic nie jest postanowione i tak jak się patrzy, to je gadamy sobie z chłopakami. Nikt tu wcale z chłopakami, z kolegami, z dziennikarzami, nikt tu wcale nie przyjmuje, że te ekipy, co grożą, że odejdą, to nie odejdą. Raczej wszyscy przyjmują, że sprawa jest właśnie otwarta, że Renault może też odejść. No, wiele się może jeszcze wydarzyć, ale póki co myślę, że myślenie pozytywne ma przyszłość. Trzeba myśleć pozytywnie, kiedy coś się dzieje nie tak. Trzeba się uśmiechać, jak ramę grożą. Tak jak w Thomas Go On, Queen, Freddie Mercury i po prostu napierać dalej. I z tym pozytywnym przesłaniem zostawiam was najmilsi i będę się oczywiście meldował po treningach, po kwalifikacjach i po wyścigu, jak dożyję. Po tym, jak mnie tutaj zżerały brazylijskie insekty. Póki co, dziękuję wam bardzo za uwagę i do zobaczenia.